Jakoś mocno w lekturze pierwszej i drugiej księgi Samuela, też słychać ten rezonans z Ewangelii. I tu też jest takie, właśnie można się spierać, co było pierwsze jajko czy kura. I właśnie, czy my bardziej najpierw czytamy Ewangelię, czy najpierw księgi Samuela? To jest Stary Testament, Nowy Testament, nam bliżej pewnie do Nowego. Więc stary dopiero później czytamy najczęściej. Najpierw słuchamy Ewangelię. Różnie to bywa. Niektórzy mają taką, takie doświadczenie, że czytają po prostu po kolei Biblię, jak, jak znajdują Pana Boga i czytają od księgi rodzaju, non-stop, bez opamiętania czasami, <grytanie> dzień i noc, jak przyjdzie mocno, duch święty. Natomiast rzeczywiście. Jednocześnie myślę, że jest tak, że, że czytamy po fragmentach, czy słuchamy fragmentów, że poznajemy te Biblię fragmentarycznie według nawet tego, co słyszymy w Kościele nie? podczas nabożeństw, podczas Eucharystii, więc te fragmenty, niektóre się często bardzo powtarzają, po kilka razy w roku, czasami słyszymy te same fragmenty, choćby z Ewangelii. A jednocześnie mamy też takie doświadczenie, że no, może nie znamy tak w pełni Biblii, że potrzebujemy w pewnym momencie, się, mam nadzieję, rodzi takie w nas pragnienie, żeby przeczytać jak to się mówi od deski do deski. <laughs> może niektórzy są właśnie tutaj, co tak mają takie pragnienie, właśnie je realizują, żeby wreszcie przeczytać całą Biblię. To jest ważne, żeby przeczytać całą Biblię. Bo wtedy tak masz całości ogląd. Czy to znaczy, że jak raz przeczytałeś całą Biblię, to wszystko wiesz? No nie. Bo każdy z tych fragmentów jakby ma jeszcze ileś poziomów, ileś warstw do odkrycia, a jednocześnie tak jak mówiliśmy sobie, że to jest też bardziej długofalowe, także niektóre fragmenty wypływają z drugich, że pewne rzeczy się łączą, są zapowiedziami tego, co dopiero będzie. I tak może nas, nie wiem, zachwycać, różne rzeczy mogą nas zachwycać, ale to chyba jest najbardziej zachwycające, przynajmniej dla mnie to jest najbardziej zachwycające, jak widzę, że na przykład po setkach lat, żeby nie powiedzieć tysiącach, coś się wypełnia, że, że to już było w Bożym zamyśle wcześniej, że nam się wydaje czasami, że Bóg nie panuje nad tym światem, a jednocześnie, jak zobaczysz w Biblii, że się wypełnia coś, co zaczęło się kilkaset lat wcześniej, i on to wszystko ma w swoich rękach, to to robi duże wrażenie. No? I rzeczywiście Ewangelię czytamy na zasadzie takiego dopełnienia. Jakby to, co się dzieje w Chrystusie, jest dopełnieniem wszystkiego. Nie? Potem oczywiście też dopełniamy rozumienia tego. Bo nie wszystko rozumiemy właśnie na tych poziomach najróżniejszych, w, na których to się dzieje w Jezusie. Ale w Jezusie rzeczywiście jest wypełnienie całego słowa. Nie? Tak jak sam On mówi o sobie. Nie? nie przyszedłem znieść prawo, ale je wypełnić. Ani jedna kreska, ani jedna jota się nie zmieni w Słowie. Nie? Ja nie przyszedłem tego znosić, tylko wypełnić. I można by tak zadawać sobie pytanie, właśnie w jaki sposób w Jezusie to słowo się wypełnia. Na przykład, tak jest ten fragment, ten fragment, ten fragment. W jaki sposób Jezus w tobie się wypełnia? To słowo, ten fragment. Nie? Ale przechodząc już do Ewangelii Łukasza. To jest jedna z najwcześniejszych relacji. Nie? Y Y, szczególnie ewangeliczna, Ale właśnie ciekawe, prawda, że właśnie Łukasz, który nie był jednym z apostołów, jest uczniem, jest przyjacielem świętego Pawła, y, jego współpracownikiem, towarzyszem podróży y, i on spisuje jako pierwszy Ewangelię. No? Oczywiście to są różne teorie i zdania są podzielone, więc ja nie chcę tutaj tego stawiać tak mocno, że ja tu będę... Zawsze, że powiedziałem na początku, że nie jestem superznawcą. Na natomiast y, warto to wiedzieć. I że to się skleja znów w dwie księgi. Że Łukasz napisał i Ewangelię, i Dzieje Apostolskie. I też można powiedzieć, że to jest jakoś jedna księga. Nie? Tylko w dwóch zwojach. Że jakoś to się do, dopełnia. Nie? Znaczy, że że, że to, to nas uczy, jakby warto mieć na to wrażliwość, że to tak właśnie nie jest pokawałkowane księgami, tylko że, że jedne rzeczy wynikają z drugich. Te rzeczy dopełniają te. I więc, więc tak to się dzieje. I tak jest nawet właśnie w tym przypadku Ewangelii Świętego Łukasza, przedłużonej potem o dzieje apostolskie. Zaczyna się właśnie takim wstępem, właśnie, bo tutaj jakby po tym to najbardziej poznajemy, że dzieje apostolskie, Ewangelie napisał ten sam autor, bo podobnie zaczyna. Nie? Ale to, co jest w Ewangelii jakoś ważne, jakoś też dla mnie osobiście koresponduje z tym, co mówiliśmy z księgi Samuela wcześniej, z ksiąg Samuela, prawda, że, że też jakby jest ten moment taki jakoś odsłaniający. Yy, te kobiece sytuacje. <noise> znaczy, to jest dla mnie osobiście bliskie i ważne. Ja w pewnym momencie to odkryłem osobiście, więc, że tak się podzielę świadectwem. Nie do końca tego rozumiałem, przyznam. Nie? Dlaczego właśnie porusza mnie to, te fragmenty o dzieciństwie Jezusa? I, a już tak to wybrzmiało, pamiętam, jak czytałem taką książkę y, papieża Benedykta, y, że właśnie y, Jezus z Nazaretu dzieciństwo. Ja tam czytałem te inne tomy, ale jak czytałem Jezus y, y, dzieciństwo, to po prostu płonąłem cały. Co to się dzieje? Ja pamiętam, poszedłem do, do ojca Wiesława, naszego dominikanina, który przetłumaczył te wszystkie te dzieła. Benedykta, on tłumaczył akurat. I ja mówię: dziękuję, ojcze Wiesławie, za przetłumaczenie. z na dziedzi, dzieciństwo. Nie? A mówię, mówi: robiliśmy z. Jak on to powiedział? Robiliśmy z Józefem, co żeśmy mogli. <laughs> On napisał, ja tłumaczyłem, no cieszę się, że cię cieszy, prawda? Więc rzeczywiście ten fragment o dzieciństwie, nie rozumiałem tego do końca. Natomiast jakby to się we mnie odkrywało tak powolutku. Po pierwsze zobaczyłem w metrykę, że ja nagle zobaczyłem w metryce, ja tego nigdy nie wiedziałem, bo u nas to się nie obchodzi urodzin, tylko imieniny. A już na pewno nie pamięta nikt, kiedy był chrzczony. Ja tam patrzę w tę metrykę, ja byłem chrzczony 25 grudnia. <grystanie> w Boże Narodzenie, a bierzmowany 1 czerwca, w Dzień Dziecka. <grystanie> Jeszcze jakby rzeczywiście to jest jakoś takie, że jak kiedyś objawił mi anioł stróż, jak ma na imię, że ma na imię Emanuel, to mi się wszystko wyjaśniło, nie? Że Bóg jest bliski, Bóg jest z nami, właśnie to jest ta tajemnica wcielenia dzieciństwa, jakby to wszystko we mnie jest, bo to jest jakby zgodne ze mną, z moim charyzmatem, jakby z tym, co we mnie jest. I dlatego to na mnie działa. Znaczy, I myślę, że mu, opowiadam o tym trochę siebie, odsłaniając, bo każdy z nas, tak jak już wspominałem, warto, żeby odkrył to, kim jest w oczach Ojca. Jak mówimy Ojcze nasz, to żeby odkryć, a kim ja jestem w Jego oczach. Ja, jakie błogosławieństwo On dla mnie ma? Bo wtedy się nie będziesz dziwić, że przy tym Słowie bardziej płonie Ci serce niż przy tym. Bo to jest Twój dar, bo to jest Twój charyzmat, bo to jest coś, co jest Tobie powierzone, co będzie Ci dawać życie i błogosławieństwo też innym wokół, to, wokół Ciebie. Że Ty będziesz mógł, żebyś mogła tym służyć innym też. Nie? Więc to rzeczywiście jest takie poruszające dla mnie. Jak ja czytam, a jeszcze do tego właśnie, że moim patronem zbliżowania jest Jan Chrzciciel. No więc jak ja to czytam, to od razu, nie? że jeżeli ja słyszę, że anioł mówi Zachariaszowi, prawda, że już w łonie matki będzie napełniony Duchem Świętym ten Jan i potem przychodzi Maria, pozdrawia Elżbietę, a to się wydarza, że wstępuje Duch Święty na to dzieciątko. Właśnie on tutaj, ja sobie tak, to, bo ja mam takie, wiecie... Prawda, że... Tu z kimś z tancerką rozmawiałem, gdzieś tam jest dobrze. Więc ja od razu myślę, że on tańczy tam w środku, prawda? Pff, pff. Więc ja od razu mam taki flow też do tańca, nie? Jak ja słyszę tego... Znaczy, no nie wiem, czy kiedyś byliście na tym naszym wielbieniu z Adamem, ja tam nie ustoję, no. znaczy, jakby ja jestem jak w tym łonie Elżbiety, prawda? Więc ten Jan właśnie na którego wstępuje Duch Święty to, to po prostu już mnie uruchamia wszystko. Nie? jakby to we mnie jest, prawda? I tym samym jakby to dzieciństwo to jakby to we mnie wybrzmiewa. Właśnie to ojciec, prawda, sy, widzi we mnie syna. Ja odkrywam to synostwo, dzieciństwo i tak to jest wszystko dla mnie takie aż ciary po plecach, nie? Jakby a ktoś może mieć to samo na przykład z krzyżem, albo ze zmartwychwstaniem, albo z nauczaniem, albo z życiem w Nazarecie, albo różnie możesz mieć. Nie? Zobacz, co jest Twoim kawałkiem. Nie wszyscy są okiem, nie wszyscy są uchem, nie wszyscy są tańcem. <śladanie> nie? Jakby, że, że to jest, ale to się dzieje tu, właśnie na początku Ewangelii, jak czytamy, jakby, że tu się to kształtuje. To jest ten moment taki tożsamościowy, bardzo. Tożsamościowy również przez proroctwa, które są wypowiadane. Nie? Że Jezus jest zapowiadany, że Jan jest zapowiadany. Niebo wie. Niebo wie, kto to jest. Nie? Czy wy to wiecie, że niebo Was lepiej zna niż Wy? Że niebo wie lepiej, kim ty jesteś, niż ty. Nie? Czy pytasz tym samym i tam szukasz odpowiedzi na to pytanie, kim ty jesteś, bo oni tam wiedzą. Piekło też niestety dwie. No, bo kto ogłosił pierwszy, kim jest Mesjasz, że, że Jezus jest synem Bożym? Diabły. Jak czytalibyśmy Ewangelię Marka, zaraz na początku Ewangelii Marka, jak tylko Jezus się ujawnia, to zdradzają kim on jest diabły, których wyrzuca, demony. On zakazywał im mówić, bo one wiedziały, kim on jest. Więc w tym sensie y, oni wiedzą, kim Ty jesteś. Nie? Czy Ty wiesz? To jest ważne. Żeby wiedzieć, kim ja jestem w oczach Bożych. Pozwólcie na, taką, na taki kawałek osobisty. Ja trochę taki jestem, ten kaznodziej, nie będę was za to przepraszał, po prostu jestem sobą. Miałem takie doświadczenie na jednych rekolekcjach. Były to rekolekcje dla muzyków, strefa chwały. Lata temu... I pamiętam, przyjeżdżam na kolację, usiadłem w, przy takim stole z muzykami, oni mieli jakąś próbę, więc poszli i został tylko jeden, okazuje się gitarzysta basowy. I ja mówię tak po chwili rozmowy do niego, bracie, co ty chciałbyś w życiu robić? Tu czasami tak pada takie pytanie, jakie są wasze marzenia? To to jest mniej więcej to pytanie. Bracie, co ty chciałbyś w życiu robić? I ja się spodziewałem, że nagrać płytę albo grać więcej koncertów, a on bez zająknięcia mówi, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać złe duchy. Przyznam. Ja mówię. Uu, uu, uu. Ale pyszka. Nie? I po dominikańsku przygotowałem się, jak będę mu wybijał z głowy tą pychę. Dlatego, że on się umówił ze mną na następny dzień, że chciałby pogadać. No więc jak pięknie się przygotowałem. No i tak trzy minuty do tego spotkania umówionego. I mówię, a, może bym się pomodlił przed tym spotkaniem. Lepiej późno niż wcale. No bierzemy, co można, nie? Trzy minuty, może też być, dobrze. No stary człowiek, ksiądz głupi, no trudno. Modle się i tak nagle słyszę, jak taki wkurzony anioł tak ja to mówię, jak tak czułem mówi: A popatrz na swojego ojca. I nie przychodzi mi do głowy mój tato Stanisław, tylko święty Dominik. I krótki wykład. Uzdrawiał chorych, uzdrawiał, wskrzeszał umarł, wskrzeszał, wypędzał złe duchy, wypędzał. Pukanie. Wchodzi ten gość. Ja mówię, bracie, przed chwilą się modliłem i miałem takie doświadczenie. A to dla mnie znaczy, że jestem ostatni, który mógłby ci odradzać takich marzeń i pragnień, ponieważ musiałem się sprzeniewierzyć mojemu ojcu, który to robił. Inny temat, dlaczego ja jeszcze tego nie robię, ale to jest inny temat. Natomiast, <śmiech> <śmiech> czy, czy przyjmuję dziedzictwo od ojca, nie? bo to jest ten temat, prawda? Jakby. I ja mu powiedziałem tak, mogę ci powiedzieć, jakie są zagrożenia duchowe z tym związane, jeżeli chcesz tak żyć i to robić i tak dalej, ale jestem ostatni, który ci by tego zabraniał. No i on poszedł, i nagle do mnie dociera że to takie jest, prawda, widowiskowe uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, wypędzać złe duchy i można się tym cieszyć, tak jak tu możemy przeczytać choćby w Ewangelii Łukaszowej, jak 70 jest posłanych i się cieszy, że nawet złe duchy nam się poddają. Ale co mówi Jezus? Nie z tego się cieszcie, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Czyli, że niebo wie, kim jesteś. I ja wtedy mi się to otworzyło, że po pierwsze, ja nie myślałem nigdy o świętym Dominiku, że to jest mój ojciec. Mówiłem, to jest święty ojciec Dominik, ale nie myślałem, że to jest mój. <grych> ale że on, posłał jakiegoś anioła, mówi: weź i puknij tego Tomka w łeb, że to w ogóle nie o to chodzi. Że On tutaj ma uzdrawiać, czy wskrzeszać, czy wypędzać złe duchy, tylko Ty sobie uświadom, kim Ty jesteś. Że niebo wie, że jesteś moim synem i tym samym dziedzicem, i tym samym możesz robić to wszystko, co jest w moim dziedzictwie. Że na przykład możesz być kaznodzieją, tak jak ja założyłem zakon kaznodziejski, to się nie dziw, że będziesz kaznodziejem. Ale ja bym na to nie wpadł. Rozumiecie, że to jest, właśnie moje myśli nie są Waszymi myślami. To sięga naprawdę głęboko, że jak Ty nie znasz zamysłów Bożych wobec Ciebie, to się nigdy nie domyślisz, że możesz być tym, kim On chce, żebyś był. Żeby to dopowiedzieć, jeszcze, jak ja powiedziałem, moje pierwsze kazanie jako diakon, to bracia po trzech latach pamiętali, jak mi źle poszło. Że wyszedł diakon i powiedział: Mam nadzieję, że mi nie pójdzie tak źle jak ojcu Tomaszowi trzy lata temu. Ja bym wtedy nigdy nie pomyślał, że kaznodzieja to jest ten ja, czy to, to jest moja droga. Nie. A sami widzicie, jaki jest, którą godzinę to z sobą spędzamy. Natomiast, jakby, wiecie, jakby, ty jak nie spytasz i oni ci nie ogłoszą, kim jesteś, to nie masz pojęcia. I właśnie, i siedzisz jak ten orzeł w kurniku, tam dłubiesz tym pazurem te dżownice, wyjadasz, zamiast latać nad górami. Nie? I to nie o to chodzi, że jak jesteś. Kurczakiem tuż już będziesz bardzo latał, w tym sensie takim pisklakiem orła. No trochę trzeba w tym gniezdku posiedzieć, nauczyć się, pozwolić tatusiowi, żeby cię, czy mamusi, po, na skrzydłach trochę pouczyli, ale to masz w sobie. Tak jak taka Krysia mi kiedyś powiedziała, ziarenka nie trzeba, ojcze, uczyć jak ma rosnąć, ono wie. Że jesteś łabędziem, to łabędziem. Jesteś orłem, to orłem. Jesteś sikorką, to sikorką. Nie trzeba cię uczyć, jak być sikorką. Znaczy, I to jest ten moment. Nie? Mówię o tym tak, przepraszam, przez siebie, ale właśnie dokładnie ten moment, właśnie, że Ewangelia przez ciebie idzie. Że patrzysz na Jezusa, kim On jest. Czy patrzysz na Jana Chrzciciela, kimże będzie to Dziecię bo istotnie łaska pańska była z Nim. I z nami, z każdym, każdą z nas jest łaska pańska. Nie? I czy ty jesteś taki mały, czy większa, jakby to już jest wtórne. Kiedyś też tak do mnie dotarło, my śpiewamy takie antyfony adwentowe i śpiewamy o sapiencji, a po łacinie, czyli o mądrości. Wzywasz, żeby pojawiła się wreszcie mądrość na tym świecie. Jaka mądrość się pojawia? Dzieciątko, które nic nie mówi, ale ono cię uczy mądrości. Nie, nie, nie od razu ci wyjaśni cały świat. Nie od razu ci odpowie na wszystkie pytania. Dokładnie tak jest ze Słowem Bożym. Nie od razu tak będziesz czytać, i tak słyszeć słowo. Że ci będzie na wszystko odpowiadać, to musi dojrzeć. Ty musisz dojrzeć przy tym, ono przy tobie. I wreszcie jest to porozumienie, że masz odpowiedzi. Jak mam żyć, co mam robić, czego mam nie robić, co do mnie należy, co do mnie nie należy. Począwszy od tego, dlaczego tak nie robisz? Czasami nas świat pyta, dlaczego tak nie robisz? No i odpowiedź jest, bo Jezus tak nie robił. Dlaczego nie robisz tego zła, nie kłamiesz, nie oszukujesz? Nie... No bo mój mistrz, Jezus, nie, ro... nie oszukiwał. Nie musisz się tłumaczyć, bo z tego są takie czy inne. Czy to, to jest ten moment z tożsamości? Ja mam wolność, ja mogę, ale kim jestem? Jakby tu jest początek. Tu cały też temat, właśnie jak masz na imię, że Jezus jak ma na imię, Bóg zbawia, no to jest od zbawiania. Co się dziwisz? Jak Jan ma na imię, prawda, że Bóg jest łaskawy, no to możesz się spodziewać, że tam odkryjesz przyjanie, że Bóg jest łaskawy. Kto z kim przestaje, takim się staje. Z kim się zadajesz? Nie? Jak ma na imię? Co tu się dzieje? Jak jest w połączeniu? To, co jest żona, mąż, jak to się łączą, te tożsamości? Co tu z tego nowego wydobywa się? Nie? Że, że to już jest wpisane w słowie. Nie? Bo my tak czasami myślimy, że jesteśmy ulepieni z gliny, nie? z całym szacunkiem, raczej ze słowa. Jesteś ulepiony, ulepiona ze słowa. Nie? To jest to błogosławieństwo, które jest z istoty Twojej. Co ty potem jeszcze zrobisz, to już jest jakby kolejny etap, ale samo tego, kim ty jesteś, już jest błogosławieństwo. Twoja obecność jest błogosławieństwem. Jakby też nieprzypadkowo, właśnie, że sam Bóg mówi o sobie, Jestem, że to Jego obecność już jest błogosławieństwem. Nie? To my teraz w naszych czasach mamy takie szczęście to odkrywać, na przykład, że papież mówi, że nie jest Bóg miłosierny, tylko jest miłosierdziem. Czyli że z istoty swojej jest miłosierdziem. To nie tak, że od czasu do czasu tam komuś okaże miłosierdzie, tylko że jest miłosierdziem. Nie? Czy tam się mówi o Maryi, że z niepokalanym poczęciem? Znaczy, że nie jest niepokalany poczęciem, tylko jest niepokalany poczęciem. Jam jest niepokalane poczęcie. Nie? To tak, ja, do mnie to dociera, prawda? bo to też ojciec Dominik, że tak już tych Dominikanów to sprzedam, prawda? że taka jest o nim opowieść, że on mówił tak, że we wszystkich dokumentach, gdzie jest po łacinie napisane predikantes. On będzie chodził ze swoim scyzorykiem, ja to rozumiem, bo jestem z <noise> Prawda? że będzie chodził ze swoim scyzorykiem i wydrapywał predikantes i zamieniał na predikatores. Jaka jest różnica? Że predikantes to są ci, co od czasu do czasu mówią kazania, a predikatores, którzy są z istoty kaznodziejami. I w tym może w sensie ja to odkrywam. Także, że, że to... Kim ty jesteś, jest ważne, nie to, co robisz tylko. Bo my na tym się często oszukujemy, że my zarabiamy na miłość, bo myślimy, że jak tak i tak będę żyć, jak tak i tak będę robić, to to będę coś warty, a sam z siebie tak jakbym nie był warty. To mi kiedyś taki jakiś człowiek z korporacji opowiadał, że rysują im taki obrazek, pole, przed tym stoi koń. I z łba koń ma taki dymek, i tam jest napisane: Na tyle jestem koniem, na ile mi się uda tego pola zaorać. Tak jak on by się koniem nie urodził, prawda? Z całym szacunkiem do tego, co mu się uda zaorać. Ale on jest koniem sam z siebie. Już to jest jego wartość, cena. I to jest dokładnie ten moment Chrztu Jezusowego, kiedy. Objawia się Bóg, zstępuje pod postacią gołębicy, i słychać słowa: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Nie przez to, co on robi, tylko kim jest. Ja Jego kocham, w nim mam upodobanie, z nim chcę być, z nim działać. Prawda? To jest pierwsze. A jeszcze go pośle. Jeszcze dam mu misję do wykonania, ale już sam z siebie on jest kochany, ważny prawda, i wartościowy. I jak my tej lekcji nie odrobimy, to możemy być w różnych środowiskach, wspólnotach, kościołach i tak dalej i ciągle zarabiać na miłość, na jakąś wartość, na coś, żeby o mnie ktoś coś myślał. A Jezus jednocześnie widzimy, nie ma względu na osoby. Bo przegląda się cały czas w oczach Ojca. I to, kim jest, stąd bierze. Nie co inni o nim mówią czy myślą, bo jak czytamy uczciwie Ewangelię, to, to można by dostać zawrotu głowy, co tam o nim myślą. On sam zresztą zadaje takie pytanie: za kogo ludzie mnie uważają, a wy za kogo mnie uważacie? Co tam ludzie uważają? Ale on wie, kim jest, nim zada to pytanie, ponieważ przegląda się w Bogu, w swoim kochającym ojcu. I stamtąd wie, kim jest. Po czym to poznajemy? Po tym, co ogłasza w Nazarecie. To jest najszerzej właśnie odpisane w Ewangelii Łukasza. Kiedy po chrzcie Jezus przychodzi do Nazaretu. Jest opisane to szczegółowo u Łukasza, że podają mu księgę proroka Izajasza i tak jak miał w zwyczaju, zaczyna czytać i czyta, duch pański nade mną, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym y y ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, abym obwołał rok łaski pański. Ja? I mówi, dziś właśnie wypełniły się te słowa, któreście słyszeli. Wszystkich oczy były w synagodze w nim utkwione i zadawali pytanie, czy to nie jest syn cieśli? Piękny, jak jest wspaniały, jaki jest wypo, wyposażony przez Boga, ale do, na końcu dodaje takie zdanie: ale to nie diabły ukrzyżowały Chrystusa. <grystwa> Jesteśmy bardzo obdarowani. Jesteśmy bardzo pobłogosławieni, a jednocześnie jesteśmy zdolni do najgorszych rzeczy. I to jest prawda o człowieku, o mnie. Tak jest. A jednocześnie to, co mówiliśmy sobie wcześniej, ale ja chcę żyć. Nie wycofuję się, nie, nie zamykam się, nie pozwalę się w lęku gdzieś zepchnąć na margines. Nie. Ja taki staję przed Bogiem. Jako jego dziecko, jako jego syn, jako jego córka, i tak chcę służyć według tego słowa, które jest nade mną wypowiedziane przez Boga. Chcę podejmować jego dziedzictwo, nie swoje małości, słabości, czy nawet swoje jakieś zalety czy dobre cechy. Nie. Ja chcę w nim. Nie? W nim być zanurzony i w nim działać. I jak jestem małym. Dzieckiem już to się dzieje, już to się wydarza. Nie? Już nade mną są wypowiadane te proroctwa Symeona, Anny. Nie? Znaczy, że, że to warto słuchać. Czasami warto taką modlitwę, e, poświęcić czas na taką modlitwę, właśnie żeby pytać, co już o mnie zostało wypowiedziane. Jak mamy obietnicę, że Duch Święty wam wszystko powie, przypomni, co było o was opowiedziane, to, to jest modlitwa do Ducha Świętego. Duchu, przypomnij mi wszystko, co jest o mnie już powiedziane, co wypowiedziane jest nade mną. Może też tak być, że jest wypowiedziane jakieś przekleństwo czy jakieś złorzeczenie, żebyś też to złamał. Nie? Jeżeli to nie jest od ciebie, jakby osłoń mnie od tego, ale jednocześnie, jeżeli jest wypowiedziane nade mną błogosławieństwo przez rodziców, przez chrzestnych, przez kapłanów, przez kogokolwiek, to spraw, żeby to pomnażało się, żeby to owocowało w moim życiu. Że to nie jest moje staranie, tylko już to słowo, które nade mną jest wypowiedziane, niech ono działa, niech ono mnie błogosławi, niech ono się rozszerza, niech ono się rozświetla. Bo każde słowo jest płodne, to znaczy może się rozszerzać. Nie? I nie widzisz tego jeszcze w tym małym Jezusie, w tym małym Janie, ale są ci, którzy widzą. Właśnie prorocy, którzy wypowiadają. Nie? I proroctwo o Jezusie, jak starzec Symeon i o jego Matce Maryi też wypowiada proroctwo. Jakby, że, że to jest słowo, które się wypełnia, już jest, ale jeszcze się wypełnia. Nie? I że my tego potrzebujemy doświadczać, i że to już jest od początku w nas. Nie? A gdy błądzimy, no to może nas to ratować. To akurat nie jest u Łukasza, bardziej u Mateusza, jak Pan Bóg znowu Józefa ratuje. Prawda? Ale ten moment taki, kiedy przychodzi anioł, właśnie ten, który mnie zna od Boga, i nade mną wypowiada słowo właśnie tak, że się dzieją Boże rzeczy, to to nie jest tylko o Maryi, o Józefie, tylko to jest o każdym, każdej z nas. Jak wierzymy, że każdy ma anioła stróża, to jakby to jest jakby towarzyszenie duchowe, nie? takie najmocniejsze od Boga samego. Przyjaciel Boga jest moim przyjacielem nie? i mi towarzyszy. I później to wybrzmiewa w kolejnych jakichś etapach życia, nie bez trudu, bo jeżeli czytamy o tym, że oni musieli uciekać właśnie przed prześladowaniem, nie? potem żyli w Nazarecie, gdzieś właśnie na takim, mówi nasz kardynał w krainie jaskiniowców bo tam żyli ludzie w grotach z takimi drewnianymi gankami, no to, no to tacy właśnie... To nie jest super miasto. Nigdzie nie ma o nim nigdzie, w Biblii powiedziane wcześniej o Nazarecie. No i ten Natanael, który mówi, czy może być coś dobrego z Nazaretu, no to nie było miasto, miasteczko, wioseczko, jakaś dziura taka, najbardziej, prawda, znana w Izraelu. Mówię to dlaczego? Dlatego, że nie wiem, jakby też znów z takiego mojego kawałka, jak ja pochodzę z Ostrowca Świętokrzyskiego, no to jest akurat takie miasto, 70 powiedzmy tysięcy prawie, no nie najmniejsze. No ale ja przez wiele lat miałem kompleks, że jestem z małego miasta. O, że nie miałem takiej okazji jak warszawiacy. Tu kluby piłkarskie, tu tam baseny, tam jakieś tutaj lepsze szkoły, wszystko. Ja z tej dziury... Wiecie, można mieć do wszystkiego kompleks. Nie? Jezus sobie pisze na Jezus z Nazaretu, siara. No, jeszcze napisali, król żydowski to już coś. Znaczy mówię tak po ludzku, rozumiecie? Ale to jest ten moment Nazaretu. Znaczy, on jak nawet się gubi w świątyni, bo to też jest piękny opis, właśnie w Ewangelii Łukasza, no to. Potem wraca do Nazaretu i jest poddany swoim rodzicom. Owszem, wzrasta w łasce u Boga i u ludzi, ale w tym Nazarecie. No raz w roku na szczęście chodzili do Jerozolimy, no to troszkę zobaczył większego świata. Ale wszyscy się dziwią, a skąd on to ma? No przecież jest dziur. No, tam nie ma szkół. No jakby, no, skąd wy jesteś? Z pokusem mam lepsze. Ale słyszałem kiedyś tak. Warszawa to jest Radom Europy. Znaczy, z, Pary z Paryża, z Londynu, Rzym. Warszawa. <noise> Specjalnie to tak ośmieszam. Nie w tym rzecz, skąd jesteś. Jeżeli Bóg cię wybrał, ci pobłogosławił, jesteś jego dzieckiem. Do niego należy czas. Do niego należy świat. Do niego należy każde miejsce na ziemi. I on czyni co chce. Właśnie ten hymn uwielbienia, to proroctwo Maryi, że uniża, to też u Anny było oczywiście, jak mówiliśmy w księdze Samuel, że pysznym się sprzeciwia, wywyższa pokornych. Nie? Wywyższa prostaczków. Jakby. Nie? I nie o to chodzi, bo to zawsze można, ja to tak opowiadam, czasami można to łatwo przekręcić, prawda? Typu właśnie, że modli się faryzeusz i celnik, prawda, w świątyni i ten faryzeusz mówi: Dziękuję ci, że nie jestem jak ten celnik. To naprawdę tylko jest pstryk i celnik mówi: Dziękuję ci, że nie jestem jak ten faryzeusz. I jest to samo. Odwrócisz sobie: O, jestem taki biedny, jestem najlepszy. I już jesteś pyszny. <noise> Koniec. I już pysznym się sprzeciwiam, pokornym łaskę daję. Kim jesteś? To nie jest kwestia w tym, czy jesteś z takiej czy innej dziury, prawda? Albo z takiego czy super miasta. Znaczy, możesz być z najpiękniejszego miasta i możesz być najbardziej pokornym. Nie? Że to, co słyszymy o Mojżeszu, że był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, acy byli na ziemi. Nie? I nie w tym, że pochodził stąd czy stamtąd, tylko. Tutaj wszystko jest. Nie tak widzi, jak już słyszeliśmy, Bóg, jak widzi człowiek. I tutaj to się dzieje, tu, tu jesteśmy tego świadkami, że w tym momencie jakby przychodzi Jezus i rzeczywiście jakby zmienia sposób myślenia. Taki, który jest trudny do przyjęcia. To też jakby warto sobie przy okazji uświadomić, jakie to jest mocne to przeświadczenie, które było w faryzeuszach włóczonych w Piśmie. O swojej mądrości, o swojej wiedzy. Że oni wiedzieli, jak ma być. Oni wiedzieli, jak żyć. I to się nagle zderza z Jezusem i jest katastrofa. Bo się nagle okazuje, że ci, co im się wydaje, że wiedzą, nic nie wiedzą. Że to w ogóle nie z tego jest. Że ta ich wiedza tylko im przeszkadza. Nie? Że to, czego oni się nauczyli, tylko jest dla nich fatalnym obciążeniem. Tak jak widzimy choćby w tym spotkaniu z młodzieńcem, prawda? Wszystko od młodości robię. I mówi jednego ci brakuje. Nie? Marta tak się stara. Tak zabiega. Też słyszy, jednego ci brakuje. Czego jednego? Mnie. <noise> Jezus mówi: Mnie. Sprzedaj wszystko i chodź za mną. Bo mnie ci brakuje. Mojej perspektywy innej, to co Szaweł, Paweł potem mówi, wszystko uznaje za śmieć, za stratę, za g. Znaczy, że, że to wszystko nieco złego robiłem, tylko to, co miałem najlepszego. Że Zobaczycie, znaczy to już jest ujana oczywiście, ale chcę to podkreślić ten moment, że to jest w różnych wymiarach, że Nikodem przychodzi do Jezusa i się zmaga z tym i słyszy, nie rozumiesz, że trzeba ci się powtórnie narodzić, to co mówiliśmy sobie na poprzednim, że taki, jaki ty jesteś, z całą twoją mądrością, wiedzą, że wielbłąd Prędzej przejdzie przez ucho igielne, niż ty się dostaniesz do nieba. Bo to cię obciąża, bo to cię usztywnia, bo to ci nie pozwala przyjąć mojej perspektywy, mojego patrzenia. I widzimy Jezusa, który daje nową naukę. I to jest z mocą. Bo nie uczy tak, jak ci, którzy mają mądrość, ale ten jako ma władzę. Zna zamysły Boga. Nie tak było od początku tłumaczy. Nie? Czy jeśli chodzi o list rozwodowy mojżeszowy, czy inne rzeczy, jakby On jest cadyk, znaczy ten, który zna zamysł Boży, jaki jest za tym Słowem. Nie jest Odczytywaczem litery, tylko wypełnieniem tej litery. Nie? To, to, to zupełnie daje inną perspektywę. I jak On mówi, właśnie, że ten duch Pana na mnie spoczywa i daje mi moc na uwalnianie więźniów, na otwieranie oczu niewidomym, nie? na obwoływanie łaski dla każdego, każdej z nas, to to za tym stoi ojciec. I to jest ogłoszenie królestwa. Właśnie to, co mówiliśmy w księgach Samuela, tu się wypełnia jako mesjasz król zapowiedziany. Ten, który ma władzę, ten, który ma a jednocześnie to nie jest królestwo z tego świata. To jest to ogłoszenie właśnie, że niewolnicy będą uwalniani. Że będą umarzane długi. Nie? To jest jakby rok jubileuszu. To, co jest w Starym Testamencie zapowiedziane jako rok jubileuszowy, to można by tak powiedzieć, Jezus jest jubileuszem. Nie? To nie chodzi o czas, tylko chodzi zawsze o osobę. Nie? To, to bardzo mocno warto podkreślić, prawda, że jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to nie chodzi o coś, tylko zawsze o ktoś. Że, że, że to jest relacja. Bóg jest relacją w trójcy i my jesteśmy powołani do relacji, do miłości, czyli nie do czegoś, tylko do kogoś zawsze. Potem, owszem, przekłada się to na coś, ale i tak zawsze jest pytanie o ktoś. Czy ty jeszcze kochasz? Nie? Czy kochasz mnie? Potem będziesz paść z owce, baranki, będziesz robił różne rzeczy, będziesz uwielbiał, będziesz błogosławił, modlił się wstawienniczo, robił różne rzeczy, ale czy cały czas masz ogień miłości? Nie? To, co ojciec Joachim nas uczył, nasz mistrz duchowy dominikański, mówi, to tak do sióstr zakonnych mówił, tak. Duch święty, ogień, płomień, żar. Często w klasztorze zostało już tylko centralne ogrzewanie. Ja? Mówi, może ciepło, może miło, ale od kaloryfera niczego nie zapalisz, od dawna już o nic nie chodzi. Ja? Jakby, czy ty jeszcze masz ogień miłości? Taki ogień, który pozwala ci wszystko zostawić, by kupić tę najcenniejszą perłę, by wybrać to, co najważniejsze. Ja? że tak naprawdę tego cały czas szukamy, tego cały czas pragniemy, że jest niespokojne nasze serce cały czas, jest zarabianie na miłość cały czas, jeżeli nie mamy miłości w sercu. Czyli takiej poczucia, że jestem kochany, kochana taka, jaka jestem i że jestem do miłości, do kochania innych. I że nie robię tego sam z siebie, tylko że jestem do tego uzdalniany, że ja sam sama z siebie nie mam miłości do kochania innych. Tylko że ja ją mogę tylko przyjąć. Nie? I tą miłością Jezusa kochać innych. Nie swoją, bo swoje nie mam. Tak po prostu. Nie? Czy to jest proste? No nie wiem. Jezus przychodzi do ubogich. Czyli do tych, co nie mają, żeby im dać. Błogosławieni, ubodzy. Błogosławieni. To jest to prawo, które On daje. Nowe błogosławieństwo. Jakby nowa mądrość. Nowa nauka. Ona jest z mocą, ale idzie całkiem inną logiką niż to, która była wcześniej.